No i hit, to jest najlepszy hit. Na te 8 giga to normalnie będziemy mogli robić cały ul nawet razem ze sobą. Nie? Ale no, nie wszystko pokażę. Korpusy uważam. To i tak jest kwestia taka, że dużo ludzi jakby nie praktykuje takich rzeczy w ogóle, tak? Po prostu nie są nawet w stanie, oni są zajęci tyloma różnymi innymi rzeczami, że oni nagle wszystkiego nie rzucą i nie będą robić tego ula jednego, tak? No. Tylko jest tak, ja będę robił tanie. Jak nie, to dla siebie wtedy będzie. Tak, i mamy korpus elegancki, słuchajcie. Umiany. Tak, teraz zostanie otrzyma druty od wewnątrz. Ściana jest nawet, ona jak dostanie druty, to będzie fajnie. Patrzcie, jaka ściana wyszła. No nie przebija tych palców, nie? Nawet jak mocno. I teraz jak dojdą druty, to ona jeszcze, nie? Się ustabilizuje od wewnątrz dużo, przecież ona wejdzie do środka. Tak, bo zewnątrz to trzymało prawidło, nie? A od środka nic, więc ona jest wywyższona do środka i ona teraz się ładnie tu nam schowa na te druty. I będzie taki ul. Chyba historia z korpusem, słuchajcie. Robimy drugi, tak? Robimy drugi, z reguły jak ja zrobię drugi, no to wtedy od razu tutaj coś szykuje sobie kołki w ogóle i w tym czasie, jak kołki tchną, ja robię sobie podłogę. I ja zrobię tą podłogę, opalę wszystko, ojaram. No i gitara, i wtedy jak mam podłogę zrobioną, to już stoi na dworzu i wabi. Wabi leci, nie? Coś dziwnego. Co? No, i ten, i co? I takie coś później. I później na samym końcu robię ten dalszy tytuły, nie? Tak. Tak. I te słomy, ten to się powyciąga. Może Ewelina później będzie się jej nudzić, przyjdzie coś pogadać, to powyciąga sobie te śmieci w międzyczasie. O, wyszła słomka. Nie, te najgorsze śmieci, pourywa. I będzie piękny ul. Ja go chyba opalę tak delikatnie gazetką, te śmieci odpadną same. O to chodzi właśnie. O to chodzi, że to dużo liścia nie ma. Ta słoma, co rośnie taka pierdutna teraz, to ona nie ma jakiego liściora takiego, że gęsto jest tego liścia. Nie? No jak wytknie, to się zrobi bardzo drobny ten listek. I tu zdecydowana 90% 5 tej ściany to jest na pewno ta słomka. No, trochę jeszcze ręką się wytrzepie przy cięciu, coś tam ten już się osypie, nie? Przez rzucanie i tak dalej. Tak, jeszcze na strychu też trzepłem tą całą garścią, żeby to odpadł cyf. Nie? I jest okej. Słuchajcie, od środka to kiedyś jak będzie wędził, no to te paproszki w ogóle to wszystko się wyrówna, tak? Tak, a jak kiedyś będzie chciał jeszcze bardziej ul sobie zrestartować, no jak się porobią dziury czy coś, to gliną jak zalepi, to już w ogóle, prawda? Teraz takie coś jakby ładną gliną z olejem zrobił, tak rękoma, tak wtarł i wtedy by to się przesuszyło, no to wiecie, jakie wytrzymałe by to było? Jeszcze bardziej. Ja tak właśnie uważam, że rekonstrukcja tych uli to właśnie polega na glinie. Tak, już nie do końca świrowanie, że to obić deską czy coś, bo to gorzej będzie dla żywotności ula, tak naprawdę mi się wydaje. Lepiej właśnie tą gliną, nie? Pobawić się z tą gliną. Mamy retro ul, no to używamy retro rzeczy do nich, prawda? Żadnych kombinacji, żadnych sidingów. Tak, dobra, działamy, chwila przerwy. O 15 mam zamiar ruszyć na pszczoły. Jest fajnie, nie? Wysłał 8 giga. Słuchajcie, naprawdę można nagrywać życiorys w garażu. I to tyle. I działamy z kolejnym korpusem. Ten już sobie tutaj jest. Tak. I elegancko. No, o mokrości drewna to gadałem już wielokrotnie na tych różnych filmikach. Słuchajcie. Więc nawet jeśli ktoś do robienia takiego ula kupi garstkę pociętą pół roku temu,
i ona przeschnie żywicznie, ale będzie mokra od deszczu, od braku laku. Też zrobi nawet takiego, takich desek półmokrych, że tak powiem, to ten ul będzie, nie? Porobią się na narożnikach szparki czy coś putem. No patrzcie na moje ule, tak? No. Szparki się porobią czy coś, ale on będzie do ukichanej z nami, nie? Dopóki go nic nie zeżre tak naprawdę już na serio. No i to by było to wszystko. I życzę powodzenia wszystkim takim właśnie projektantom czegoś do uli.